Nazywam się Łukasz Czartowski. Nazywam się Marta Kierska-Witczak. Yo sono Raúl Orlando Arreguín Rosales. Nazywam się Artur Kwiatkowski. Pomysł na zorganizowanie kursu wziął się z doświadczenia udziału w różnego rodzaju kursach liturgicznych, kursach muzyki sakralnej, również kursach chorału gregoriańskiego. Uczestniczyłem w tych właśnie kursach i w każdym z nich było coś ciekawego, wartościowego dla mnie. Tworząc ideę Continuum Gregorianum, postanowiłem połączyć te wszystkie elementy dla mnie wartościowe i cenne w jeden kurs Continuum Gregorianum. Studiare il canto gregoriano è importante perché così conosciamo l'ampiezza, il mondo infinito che c'è dietro questa arte, questo canto sacro liturgico, e bisogna studiarlo anche in maniera scientifica, se vogliamo dire così, per capire anche il significato e il fondo testuale di ciò che stiamo cantando. Io contrario a quello che sto dicendo. Gaudete gasolio. Quindi chorał gregoriański jest źródłem, z którego wyrasta muzyka europejska. Cała muzyka europejska, zarówno chóralna, jak i potem i muzyka instrumentalna, instrumentalno-wokalna. Jest to pewne źródło, z którego należy korzystać i muzycy kościelni, ale również i chórmistrzowie, dyrygenci chóralni powinni mieć tą świadomość, skąd idziemy, żeby też wiedzieć, dokąd dojść. Konwencji Convivium Gregorianum najważniejsze dla mnie jest połączenie muzyki, bardzo bogatej muzyki, nie tylko muzyki chorałowej, ale również polifonicznej z liturgią. Cieszy mnie, że mamy tutaj takie duże bogactwo form, a więc Novus Ordo Missae, Vetus Ordo Missae, dawne nieszpory, nowe nieszpory i że to wszystko w ogromnym bogactwie muzyczno-liturgicznym istnieje na tych kursach razem. I cieszę się, że mogliśmy to bogactwo pokazać wszystkim uczestnikom. Pokochałam chorał i liturgię nie tak dawno, więc chciałam się dowiedzieć czegoś więcej. Widzę, że jest z głębi serca i profesjonalizm, i serdeczność, i takie ciepło, którym przyjęliście nas tutaj i ogarnęliście. Było dobrze, było bardzo fajnie.